numerze mieszczącym się na pierwszym piętrze od narzędzi. 209 ujawniono zwłoki kobiety, jak się okazało, była to Wiktoria J. W toku czynności przeprowadzonych na miejscu, przede wszystkim prokuratura przeprowadziła oględziny miejsca znalezienia zwłok. Na miejscu przy udziale lekarza przeprowadzono również przez prokuraturę oględziny ciała zarówno Pawłaka, jak i Wiktorii i o wstępne oględziny, które pozwoliło określić wstępną przyczynę zgony. Ciała obu ofiar zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Wrocławiu, tam przeprowadzono sekcję zwłok. Po przeprowadzonych sekcjach zwłok Michałowi M. postawiono dwa zarzuty zabójstwa. Do obu zarzutów podejrzany wcześniej, obecnie już oskarżony, przyznał się częściowo, przy czym w toku całego postępowania łącznie był przesłuchiwany przeze mnie 4 razy. Charakterystycznym jest to, że w trakcie każdego przesłuchania podawał więcej szczegółów, jak gdyby rozwijał tą wersję prezentowaną przez siebie. W zasadniczym zakresie znajduje ono odzwierciedlenie w pozostałym zgromadzonym materiale dowodowym, zwłaszcza w zabezpieczonych na miejscu zdarzenia śladach, ale także przede wszystkim w później uzyskanych opiniach biegłych. Michał z uwagi na charakter zarzucanych mu czynów został przebadany przez biegłych psychiatrów. Stwierdzili oni, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był w pełni poczytalny, że nie jest chory psychicznie, nie cierpi na nie jest upośledzony umysłowo. Biegła z zakresu psychologii również stwierdziła, aby występowały u niego jakieś zaburzenia organiczne. Ostatecznie w dniu 6 grudnia 2013 roku wydano postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i panu Michałowi M. przedstawiono zarzuty w ostatecznym kształcie, takim jakim znalazły się one w skierowanym w dniu 31 grudnia do Sądu Okręgowego w wyniku akcie oskarżenia. W trakcie przesłuchania mającego miejsce w dniu 6 grudnia podejrzany przyznał się w zasadzie do wszystkich okoliczności, jakie znalazły miejsce, czy jakie znalazło odzwierciedlenie w przedstawionych mu zarzutach i złożył wyjaśnienia niemalże zupełnie odpowiadające ustalonemu stanu faktycznemu. Pewnym faktom zaprzecza, natomiast z uwagi na to, że fakty te dotyczą szczegółów samej zbrodni i do tych szczegółów, które są najbardziej drastyczne, ograniczę się tylko do tego, że powiem, iż w zasadzie wyjaśnienia podejrzanego są zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Pierwsze udało się odtworzyć przebieg całego zdarzenia i w zasadzie z dokładnością kilkudziesięciu minut. Udało się ustalić motyw zbrodni. Natomiast prosiłbym, żeby Państwo również tutaj w tym zakresie ograniczyli pytania, dlatego że motyw obu zabójstw jest dość złożony i bez wdawania się w pewne szczegóły nie będę w stanie go Państwu przedstawić. Kwestie będę, Panie Profesorze. Był badany, podejrzany, to na pewno Państwa zaciekawi. Tak, był badany przez dwóch biegłych psychiatrów, był badany przez psychologa. Tak jak już wspomniałem, biegli psychiatrzy zgodnie stwierdzili, że nie cierpi on na chorobę psychiczną.
nie jest upośledzony umysłowo. Jest pełni poczytany. Pełni poczytany. Co więcej, jego psycholog stwierdziła, że poziom inteligencji obecnie oskarżonego jest wyższy od przeciętnego dla danej grupy wiekowej. To dziękujemy. To jest tyle, co z naszej strony. W taki sposób bardzo ogólny, tak jak zaznaczyłam na wstępie, z uwagi na prośbę matki ofiar, jak również złożony przez prokuraturę wniosek o wyłączenie jawności rozprawy, mogliśmy w dniu dzisiejszym Państwu przybliżyć. Proszę Państwa, w zakresie zabójstwa Pawła K. Michałowi M. został postawiony zarzut z artykułu 248 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego, to jest zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast w zakresie zabójstwa Wiktorii J. został przedstawiony zarzut z artykułu 248 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego. 148 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego i artykuł 148 paragraf 2 punkt 2 kodeksu karnego i artykuł 197 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 197 paragraf 4 kodeksu karnego i artykuł 280 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Mówiąc innymi słowy, w przypadku Pawła K. mamy do czynienia z zarzutem popełnienia zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, natomiast w przypadku Wiktorii J. mamy do czynienia z zarzutem popełnienia zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w związku ze zgwałceniem ze szczególnym okrucieństwem oraz w związku z rozbojem kwalifikowanym przy użyciu noża. Najbardziej oględnie, bo rozumiem, że o tych szczegółach nie będziemy mówić, czyli można powiedzieć, że nie będzie kłamstwem, że motywem zabójstwa, przynajmniej Wiktorii, że motywy były seksualne lub miały taki charakter? Pan prokurator odpowiadał już tutaj w swoim wcześniejszym wystąpieniu, że motyw działania sprawcy jest po prostu złożony. Bez wdawania się w szczegóły związane już ze istnieniem samej zbrodni, nie jesteśmy na chwilę obecną Państwu w stanie przekazać tej informacji. Natomiast mamy ugruntowany pogląd co do najbardziej ogólnie, Pani prokurator. Jeżeli mógłbym odnieść się do tego pytania, to idąc tym tokiem rozumowania, można powiedzieć, że motywem był motyw rachunkowy, bo jest również artykuł 280 paragraf 2. Motywacja oskarżonego, tak jakby była złożona i z uwagi na etap postępowania, na to, że postępowanie sądowe jeszcze się nie rozpoczęło, z uwagi na złożony wniosek o wyłączenie jawności, ale także, proszę Państwa, szanując prośbę rodziny, która tak naprawdę w tym wszystkim najbardziej cierpi, prosiłbym o ograniczenie pytań w tym zakresie i poprzestanie na tych informacjach, jakie Państwu zostały przekazane. Panie prokuratorze, ja nie odniosę się do szczegółów sprawy, a do Pana przesłuchań oskarżonego. Jak zachowywał się podczas przesłuchań? Cztery przesłuchania. Mówił Pan, że z każdym przesłuchaniem ujawniał coraz więcej szczegółów tych zbrodni. Jak zachowywał się? Czy on w ogóle okazywał jakąś skruchę, czy tłumaczył to jakoś, to swoje postępowanie? Z tego, co mogę Państwu powiedzieć, zachowywał się spokojnie. Mhm. Padło jakieś słowa, żałuję tego, co się stało podczas Pana przesłuchań? Tak. Mhm. O której godzinie zakłada się Państwo, że doszło do tej zbrodni? Proszę Państwa, doszło do kilkudziesięciu minut. Tak, proszę Państwa. Zabójstwa Wiktorii J. zgodnie z tym, co udało się ustalić, dokonano między godziną 1.08 a 1.33. Natomiast zabójstwa Pawła K. dokonano między godziną 1.51 a 2.31 lub 3.24. Tutaj są dwie godziny. A o której godzinie dostał się z podejrzany do Filharmonii Dolnośląskiej? O której godzinie on tam przybywał? Opuścił. Proszę bardzo. To są takie informacje, które myślę, że Państwu można udzielić. Opuścił budynek Filharmonii po pracy o godzinie 21 i wrócił około godziny 23.30.
Ja może uzupełnię tutaj wypowiedź pana prokuratora. Dysponujemy oczywiście z zapisem kamer, także mamy możliwość odtworzenia zachowania w tej chwili już oskarżonego na terenie budynku Filharmonii, oczywiście w tych miejscach, gdzie ten monitoring po prostu funkcjonował. Natomiast już przekazywanie w tej chwili szczegółowych informacji na tym etapie musi być ograniczone, bo proszę pamiętać, że zakończył się jedynie etap postępowania przygotowawczego, a więc prowadzonego przez prokuraturę. Skierowanie aktu oskarżenia oznacza, że oskarżony przed sądem będzie składał wyjaśnienia lub też skorzysta z prawa do odmowy ich składania lub też w ogóle może zmienić wersję. Stąd też upublicznianie szczegółów dotyczących związanych z naszymi ustaleniami, pewnymi dowodami, z całą pewnością w tej chwili nie służyłoby przyszłemu postępowaniu dowodowemu prowadzonemu przez sąd. Panie prokuratorze, chciałem zapytać, czy on był pod wpływem jakichś środków odurzających, bądź czy był pijany w trakcie... Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. O ile państwo pamiętacie, podejrzany wówczas Michał M. został zatrzymany kilkanaście godzin po dokonaniu tego zabójstwa. Został zatrzymany następnego dnia. Oczywiście, że składał w tym zakresie wyjaśnienia i wskazywał na pewną ilość alkoholu, którą po prostu zażył. Czyli był pijany, tak? Był na pewno pod wpływem alkoholu. A czy zażywał jakieś narkotyki? W tej chwili nie chcielibyśmy odpowiadać również na to pytanie. Dowody w tym zakresie z całą pewnością będą zademonstrowane sądowi. Na jakim etapie jest postępowanie prowadzone w sprawie zaniedbania czynności służbowych przez panią dyrektor? W istocie wpłynęło w tym zakresie zawiadomienie do prokuratury. Autorem tego zawiadomienia była matka Wiktorii J. Prokurator, dysponując przede wszystkim materiałem dowodowym gromadzonym przez pana prokuratora w ramach prowadzonego sprawy w zakresie zabójstwa, gdzie okoliczności, które były podnoszone w zawiadomieniu, były również przedmiotem wyjaśnienia w toku tego właśnie postępowania, podjął decyzję o przeprowadzeniu wyłącznie czynności sprawdzających, podjął decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. Z naszą decyzją, która zapadła we wrześniu ubiegłego roku, nie zgodziła się połowa pokrzywdzona i pełnomocnik złożył zażalenie 17 grudnia. Sąd rejonowy w Wielkiej Górze po rozpoznaniu tego zażalenia uchylił naszą decyzję o odmowie wszczęcia, przede wszystkim zwracający uwagę na potrzebę przeprowadzenia tego postępowania w formie procesowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do wykonania zaleceń sądu. Stąd też w tym zakresie będzie wdrożone już postępowanie stricte procesowe i prokurator, który będzie to postępowanie pozostaje, będzie po zgromadzeniu materiału dowodowego podejmował ponownie decyzję. Panie prokuratorze, jak często podobnie drastyczne sprawy trafiają się w naszym okręgu czy w prokuraturze rejonowej? Bo my się nieczęsto spotykamy mimo różnych bardzo brutalnych zabójstw i historii, do których dochodziło z takimi ograniczeniami w dostępie do informacji. Nie mówię, że tego nie rozumiem, żeby było jasne. Okej, jesteśmy w stanie to przyjąć, tylko jak często podobnie drastyczne rzeczy się zdarzają? Czy to jest ewenement raz na dekadę? Ja może państwu przypomnę na pewno znaną sprawę dotyczącą Adama Z., który został przez wówczas prokuraturę okręgową postawiony w stan oskarżenia, gdzie w zarzutach przyjęto zabójstwo dwóch kobiet na terenie Kowala.
Wówczas również przebieg tych zdarzeń był niezwykle okrutny. W związku z tym prokurator wystąpił z wnioskiem też o wyłączenie jawności tego postępowania. Sąd nasz wniosek uwzględnił. No i tylko przypomnę Państwu, że został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Z całą pewnością charakter tego zdarzenia, jeśli możemy w ogóle porównywać, no jest zbliżony z charakterem zdarzenia, które miało miejsce na terenie 8 marca ubiegłego roku na terenie Filharmonii Dolnośląskiej. Dziękujemy. My również dziękujemy.